robisz tak, tak i tak. No i kozak. Następny odcinek, pamiętajcie, że jeżeli do północy będzie 150 lajków, to jutro o 18 pojawi się kolejny. Dzisiaj zajmiemy się permisjami, rangami oraz czatem. Ze względu na to, że od poprzedniego z tym związanego odcinka minęło 6 lat, jest to bardzo ważne, żeby to odświeżyć. Wiadomo, że pewnych rzeczy nie robi się tak, jak to pokazywałam kiedyś. Poradnik będzie dotyczył pojedynczego serwera, nie całego Bungie Corda, czyli nie będą to rangi globalne, ale jeżeli byście chcieli o tym kiedyś osobny odcinek, to myślę, że mógłby się na takiej serii tworzenia serwerów plus pojawić, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. W dzisiejszym odcinku będziemy używać następujących pluginów. Jest to Essentials, Luck Perms i Vault. Oczywiście wszystko jest tutaj na najnowszą wersję, ponieważ tak też chcieliście, żeby poradniki były właśnie nagrywane na najnowszą wersję. Dlatego jest to zaktualizowane do wersji 1.16. Generalnie taką paczuszkę znajdziecie gdzieś w opisie, bądź też przy piętym komentarzu, żebyście mogli sobie bezpośrednio pobrać. A jeżeli nie, to możecie oczywiście pobierać z oficjalnych stron, jak tam po prostu wolicie. Okej, w tym momencie możemy nasze pluginy przerzucić do folderu plugins, tak jak to zawsze się wgrywa pluginy. Musimy chwilę zaczekać, oczywiście te pluginy muszą tutaj się wszystkie załadować i możemy w tym momencie wpisać reload. Ja proponuję jednak i tak zawsze restartować serwer, nie wpisywać reload, ale to na potrzeby poradnika po prostu, żeby szybciej to wszystko poszło, to wpiszę sobie reload. Reload nie poleca się wpisywać ze względu na to, że nie każdy plugin jest w stanie na przykład chociażby w prawidłowy sposób podpiąć się do bazy danych, albo mogą nieraz inne komplikacje wystąpić, więc po prostu nie należy tego stosować, lepiej zrestartować serwer, no bo w sumie co wam szkodzi. Zobaczymy teraz w tym momencie, jak widzicie, załadowane zostały właśnie wszystkie pluginy, które przed chwilą wgraliśmy i przejdźmy teraz do konfiguracji, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy w naszym właśnie tutaj folderze plugins. Musimy kliknąć zieloną strzałkę, żeby oczywiście stworzyły nam się tutaj różne foldery. Mamy Essentials, mamy Luck Perms i Vault. Vault nie będziemy w ogóle konfigurować. Jeżeli chodzi o sam Essentials, to ja nie będę wam tłumaczyć wszystkiego po kolei. Generalnie mogę wam powiedzieć tylko w skrócie. Kiedyś może nagram też odcinek a propos Essentialsa, ponieważ myślę, że na ten temat można naprawdę mnóstwo rzeczy powiedzieć i myślę, że można osobny odcinek kiedyś z tego nagrać. W User Data zapisują się wszyscy użytkownicy. Tutaj mamy stworzone warpy, tu mamy ogólny config, tu mamy itemy, kity, mamy tutaj na przykład ceny z Essentialsa samego i tak dalej, więc my będziemy się zajmować oczywiście samym configiem, ale teraz na początku przejdźmy do stworzenia właśnie defaultowych rang i oczywiście rang VIP i może jeszcze stworzymy sobie rangę właściciel. Pierwszą rzeczą, na którą jednak warto jest zwrócić uwagę, to jest sposób zapisywania plików zapisywanych danych graczy, jaki plugin oferuje i po prostu ustawić pod siebie. Defaultowo jest to ustawione H2, jednakże szczerze nie wiem, jak to profesjonalnie się wymawia, więc proszę się mnie w tym momencie nie czepiać. Mamy coś takiego jak config, więc przejdziemy w pierwszej kolejności do configu. Możemy sobie tutaj, już wam pokazuję, ustawić oczywiście zapis do bazy danych. Więc jeżeli chcecie, możecie to zrobić. I aby to zrobić sobie po prostu tutaj w tym miejscu, storage method, możecie sobie właśnie zamiast H2 wpisać MySQL i tutaj poniżej po prostu wpisać adres, nazwę bazy, nazwę użytkownika i hasło. I w tym momencie podpinacie po prostu wasz plugin do bazy danych. Jednakże ja osobiście, nie wiem czemu, jest mi po prostu wygodniej później na bieżąco coś konfigurować i tak dalej. Polecam wam YAML, nie wiem czy tak to się czyta, i po prostu sobie zmienić na ten YAML i w tym momencie możemy sobie ten właśnie H2 całkowicie usunąć. Powinno nam to się zaktualizować, jednakże ja sobie jeszcze raz przeładuję wszystko, bo nie wiem, czy to na pewno się załadowało. Dobra, reload complete. Można teraz zieloną strzałkę kliknąć i mamy coś takiego jak IML storage. Nie wiem totalnie, jak się to czyta. Przepraszam, że się kaleczę w tym momencie. No, ale wygenerował nam się właśnie taki folder, w którym będzie właśnie zapisywało się weed graczy, użytkownicy, grupy, za które za chwilę się weźmiemy. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o właśnie metody zapisywania. Okej, słuchajcie, generalnie wszystko możecie zarządzać albo będąc na serwerze, bądź też w plikach serwera. Ja na przykład, mi jest łatwiej wszystko ustawiać w plikach serwera, więc ja też tak robię. I generalnie wszystkie zmiany, jakie zachodzą właśnie w folderze Luck Perms, nie trzeba w ogóle serwera restartować, reloadować. One są, że tak powiem, można powiedzieć, na żywca wprowadzane na serwer. Czyli w momencie, jeżeli dodacie jakąś grupę, ona od razu jest, jeżeli zedytujecie cokolwiek, to też od razu jest przechwytywane
przez plugin. Defaultową rangą, w sensie defaultową jakby, no można powiedzieć tak, defaultową grupą, która jest stworzona, jest po prostu grupa default, czyli można powiedzieć, że gracz, której wygląd za chwilę ustawimy, ale zanim to, napiszmy sobie na czacie, jak widzicie, mamy taki brzydki tutaj jakiś taki klamerki, raperka, czym się za chwilę też zajmiemy. I generalnie, jeżeli randze default, czyli po prostu podstawowej randze, którą będą mieć wszyscy gracze na serwerze, chcemy dodać jakiekolwiek permisje, możemy sobie wpisać, słuchajcie, lp group default, teraz możemy wpisać coś takiego jak permission set i w tym momencie możemy sobie wpisać permisję, jaką chcemy dodać, essential spawn. Klikamy OK i jak widzicie, jest to dodane właśnie do naszej grupy. Możemy sobie tutaj kliknąć zielony, kliknąć default i zobaczymy, że mamy dodaną permisję essential spawn. Teraz możemy robić to w ten sam sposób, ale prościej, wygodniej, jeżeli chcecie dodawać więcej, na przykład permisji naraz, możecie to robić bezpośrednio w pliku, po prostu tutaj wypisując kolejny, na przykład essentials.tpa, essentials.fly i tak dalej, tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, ważną rzeczą jest to, zanim przejdziecie też do kolejnych rang, aby ustawić wagę rangi. Waga rangi jest to coś takiego, że w momencie, kiedy na przykład ranga defaultowa ma wagę 50, a ranga właściciel ma wagę 100, albo na przykład może inaczej, na przykładzie VIP-ów. Jeżeli ktoś ma rangę default, czyli po prostu podstawową i ma wagę 50, zapisuje to się w ten sposób, a ranga VIP będzie miała 100 i później jeszcze ma gracz na przykład rangę i VIP i SVIP, a ranga SVIP będzie miała tutaj wagę na przykład 150, no to ta, która ma największą wagę, będzie wyświetlana na czacie. Myślę, że jest to bardzo istotne, żeby po prostu, no, później nie było, że ktoś ma VIP-a, no wiecie, o co chodzi, żeby się po prostu to nie myliło, więc ja zazwyczaj ustawiam to w ten sposób, że ranga default ma wagę 50. Zapisujemy sobie to w tym momencie. Okej, teraz stworzymy sobie kolejną rangę. Ja sobie zawsze robię to tak, że klikam prawym, kopiuję i tutaj po prostu z default zmieniam na przykład nazwę na VIP. Klikam OK i w tym momencie, jak widzicie, tutaj nam mi się tworzy druga po prostu IML VIP. Mi też jest prościej, nie wiem dlaczego, ale po prostu wpisywać komendy i polecenia bezpośrednio w pliku, tak jak mówiłam, więc ja wam to w ten sposób demonstruję. Możemy sobie zrobić coś takiego, żeby VIP po prostu nie przepisywać wszystkich permisji za każdym razem. Możemy sobie wpisać coś takiego jak parent, dwukropek, i w tym momencie możemy sobie tutaj wpisać nazwę rangi, czyli będzie default. Żeby wszystkie permisje, tak jakby w tym momencie możemy sobie też usunąć te poprzednie permisje, żeby tak jakby ranga VIP nam dziedziczyła permisję z rangi defaultowej, czyli z rangi podstawowej, i wtedy nie trzeba tych essential spawn i tak dalej przepisywać. No i oczywiście zmienimy sobie wagę, ustawimy sobie na przykład wagę VIP na 100 i oczywiście name, czyli nazwa, musi być VIP, a nie default, żeby to nam się wszystko nie pogryzło. Chyba to dobrze wpisałam, muszę jeszcze szybko sprawdzić. Generalnie tu jest mała wpadka, tu powinno być parents, a nie parent, tak właśnie też myślałam, że coś mi się nie zgadza. No i teraz też, permisje VIP-om możecie dodatkowe dodawać, na przykład essentials.kids.vip i na przykład chcecie, żeby jeszcze miał na przykład VIP permisję do na przykład TP bez akceptacji. Zapisujemy i w tym momencie, jak dalej widzicie, piszemy sobie na czacie, no i wyświetla się to, co wyświetlało się przed chwilką. No i teraz, zanim przejdziemy do wyglądu, tworzymy jeszcze ostatnią rangę, o której mówiłam, czyli w ten sam sposób klikamy prawym, kopiuj, zmieniamy tutaj nazwę z VIP na właścicielka, klikamy OK. Jak widzicie, tworzy nam się ranga kolejna, czyli właścicielka, wchodzimy w to. Oczywiście będzie to najwyższa ranga, więc ona nie musi dziedziczyć żadnych permisji, dlatego też parents w ogóle totalnie usuwamy. Wartość możemy, wagę tak jakby ustawić na 1000, te permisje usuwamy, ale żeby mieć wszystkie permisje, a właściciel oczywiście musi takie mieć, to wpisujemy takie coś oto, czyli taką gwiazdeczkę, i w tym momencie oczywiście tutaj nazwę podmieniamy, właścicielka, w tym momencie właśnie ta ranga ma wszystkie permisje, zamykamy i mamy stworzone trzy nasze pierwsze grupy na serwerze. W tym momencie przejdziemy sobie jeszcze do Essentialsa, czyli stworzymy wygląd na czacie. Ja osobiście wolę tworzyć wygląd na czacie Essentialsem, a nie bezpośrednio LagPermsem, co też możecie zrobić, ale jest mi po prostu prościej, łatwiej to konfigurować tutaj. Więc przechodzimy w config, zjeżdżamy sobie niżej, niżej, niżej.
I tutaj mamy coś takiego jak właśnie, poczekajcie, bo chyba to, o, Essentials Chat. I tutaj możemy sobie, słuchajcie, na początku, w pierwszej kolejności zawsze hashtagiem wszystkie te formaty. Po prostu ja sobie zamykam, hashtag zamyka tak jakby całą wartość, która jest później. I tutaj mamy coś takiego jak Group Formats. To możemy sobie właśnie tak jakby tego hashtaga możemy sobie tutaj usunąć. Nasza ranga default to jest ta podstawowa, czyli ranga gracz. Tu mamy word name, to są zmienne, w tych cudzysłowiach oczywiście macie zmienne, czyli na przykład tutaj się zmieni na nazwę świata, display name na wasz nick. I to musi być w cudzysłowie, wy tego tak jakby w cudzysłowie, w tych klamerkach, wy nie musicie tego, w sensie jakby nie usuwacie tego, ponieważ tego później nie będzie widać. No i message to jest wiadomość pisana później przez graczy. Ja tu zawsze usuwam word name, bo to jest zbędne, tutaj też word name usuwamy. I kolejną rangą, którą stworzyliśmy, będzie VIP, czyli wpisujemy tutaj VIP. Zaznaczam sobie całość, Ctrl-C kopiuję i wklejam jeszcze raz. I kolejną rangą, ostatnią, trzecią, będzie właścicielka. W tym momencie możecie sobie na przykład tutaj wpisać nazwę gra, że jeżeli chcecie, żeby prefiks gracz na przykład przed waszym nickiem się wyświetlał, to możecie to zrobić w ten sposób, możecie tutaj zrobić jakieś, nie wiem, jakieś znaczki i tak dalej, tutaj wasz nick na przykład będzie na żółto, wiadomość i tak dalej. Później ja proponuję na przykład, jeżeli chodzi o rangi VIP, właściciel i tak dalej, tutaj w ogóle totalnie usunąć to group, czyli ja tak jakby zawsze totalnie całość usuwam, sobie robię jakąś tam klamerkę, która oczywiście nie jest zamieniana na żaden nick i tak dalej, i sobie tutaj wpisuję, koloruję, w sensie tak jakby tymi znaczkami, te znaczki w ogóle robi się klikając Shift i 7 i te znaczki się wam tworzą, to też żeby było jasne. Klikamy sobie, robimy sobie na szósteczkę, pogrubienie to jest L-ka, wpisujemy VIP, zamykamy klamrę i w tym momencie to zostanie właśnie wyświetlone przed waszym nickiem. Właścicielkę tak samo, usuwamy sobie to, możemy sobie wpisać tutaj tak samo, właścicielka, wasz nick, zapisujemy całość tutaj na górze. Wpisujemy sobie Essentials Reload. No i w tym momencie, kiedy napiszecie coś, macie to, co przed chwilą ustawiliśmy właśnie w Essentialsie, czyli defaultowa ranga. Każdy, kto nie będzie miał żadnej rangi nadanej, kto pierwszy raz wejdzie na serwer, będzie miał coś takiego. No i teraz przejdźmy do ostatniej rzeczy, czyli tego, w jaki sposób takie w ogóle rangi nadać. I pokażę wam jeszcze, jak nadaje się rangi na zawsze, jak nadaje się rangi czasowe i tak samo z permisjami. Ten plugin jest naprawdę fantastyczny, można na przykład nadać flya na przykład na 14 dni, flya tam na jakiś czas, więc to ja wam na sam końcu jeszcze tutaj zaprezentuję, co myślę, że na pewno wam się przyda. Okej, zacznijmy od permisji. Jeżeli chcecie danemu graczowi na przykład nadać permisję na zawsze, żeby ona nie była czasowa, wpisujemy LP User, w tym momencie raperka, permission, set i nazwę permisji, czyli możemy na przykład dodać sobie essentials.vanish, na przykład taki przykład, i jak widzicie, w tym momencie ta permisja zostaje dodana dla gracza, jakim jest raperka. Jeżeli chcecie dodać tą permisję na czas, wpisujecie LP User raperka permission set temp, w tym momencie wpisujemy permisję, jaką chcemy, czyli na przykład essentials.got, później wpisujemy true i na końcu wpisujemy 30 dni. W tym momencie na 30 dni nadaliśmy właśnie taką permisję i po tym czasie właśnie ta permisja zostanie usunięta jakiemuś graczowi. Jeżeli chodzi teraz o samo nadawanie rang, ja robię zawsze to w ten sposób, ze względu na to, że zawsze mam ustawioną tą uwagę, o której wcześniej mówiłam, możecie to robić w ten sposób i dzięki temu możecie dodawać do jednego nicku kilka rang. I robimy to w ten sposób, LP User, raperka, teraz wpisujemy parent, add i na przykład VIP. I w tym momencie mamy VIP-a tak jakby na zawsze, dopóki, nie wiem, nie zamkniecie serwera, i klikamy Enter i zobaczcie, kiedy napisze A, mamy rangę VIP, którą przed chwilą ustawiliśmy. I teraz, jeżeli dodamy jeszcze do tego wszystkiego rangę właścicielka, czyli w ten sam sposób, LP User, raperka, parent, add właścicielka, klikniemy Enter, to jak zobaczycie, kiedy napiszemy coś na czacie, to wyświetla się właśnie ten tag właścicielka, a nie VIP, ale tak jakby ja mam w tym momencie dwie rangi. Na samym końcu ranga na czas, czyli LP User, raperka, parent, tu będzie bodajże add temp, takie coś, i możemy sobie wpisać VIP i na przykład 30 dni i w ten sposób nadajemy rangę na 30 dni.
Na samym końcu muszę wam pokazać to, co się wygenerowało nam tutaj właśnie w folderze, słuchajcie. W Actions TXT możecie sobie właśnie zobaczyć wszystkie akcje, czyli tak jakby wszystkie nadane rangi, kiedy i tak dalej, ale czas macie podany w timestampie, czyli tak jakby ten numerek, który tutaj macie, musicie na internecie znaleźć sobie właśnie stronkę jakąś odpowiednią i ten wkleić numer i wtedy będziecie mieć dokładną datę wykonania danej usługi. No i tutaj macie wszystko, jaka permisja została użyta. Jak widzicie przed chwilą tutaj tym nickiem nadawałam taką oto komendę. Możecie dzięki temu też kontrolować administrację, czy tylko coś, co tam chcecie. Jakby gracze nie oszukają was w żaden sposób, czy rangę dostali, czy jej nie dostali, możecie sobie wszystko w tym miejscu sprawdzić. No i przejdźmy sobie do users. Tu mamy wygenerowanego właśnie mojego tak jakby użytkownika. Jak widzicie tutaj mamy nasze UID. Każdy gracz ma własny UID oczywiście. Tu mamy nazwę, czyli wasz nick. Tutaj mamy dodane permisje, czy są na czas, tutaj mamy Essentials'a Gody, dodawaliśmy na czas, kiedy wygasa, jaka ranga, w sensie permisja na zawsze, jakie mamy rangi, kiedy wygasa i mamy wszystkie właśnie informacje o graczu, więc jest to naprawdę bardzo fajne. A w jaki sposób później z setek na przykład znaleźć danego użytkownika, musicie właśnie to robić po UID i te UID zapisuje się tutaj w tym UID kachę i tam macie właśnie UID, później po dwukropku macie nick danego gracza i wchodzicie w users i możecie sobie tutaj wyszukać właśnie danego gracza, który was interesuje. No i w sumie to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Starałem się jak najszybciej wszystko wytłumaczyć i żebyście to po prostu zrozumieli. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!